Edyta Drzymała, witam w gościu dnia, a dziś w naszym studiu Ryszard Zbrzyzny, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego. Witam. Dzień dobry, witam. Kiedy akcje KGHM sięgnęły 70 kilku złotych, wszyscy myśleli, że gorzej już być nie może. No a teraz wartość akcji miedziowej spółki jednej sztuki oscyluje w granicach 50 zł. Może być jeszcze gorzej? To znaczy ja historycznie znam niższe notowania KGHM. No ale mówimy już o tych czasach. Na giełdzie teraz. Papierów wartościowych nawet około 20 zł. Ale powiem, że to wtedy mieliśmy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. Bowiem wtedy w KGHM-ie poziom zaangażowania Skarbu Państwa sięgał 50% i tutaj żadnych obaw w sensie możliwości wrogiego przejęcia nie było, bowiem pozostały kapitał był rozproszony, był w rękach kilkudziesięciu tysięcy obywateli bądź instytucji finansowych czy też banków. A dziś mamy inną sytuację. Sytuację, kiedy Skarb Państwa jest zaangażowany na poziomie 31% z groszami, a pozostały kapitał znajduje się nie wiadomo w czyich rękach, bowiem zgodnie z ustawą o publicznym obrocie papierami wartościowymi akcjonariusz, który posiada więcej niż 5% kapitału akcyjnego firmy, musi to wykazać na giełdzie, musi to upublicznić. Się okazuje, że nikt nie wykazuje, że ma więcej niż 5%, a więc tu może być sytuacja tego rodzaju, że jest bardzo wielu inwestorów, którzy mają około 5%. I gdyby się skrzyknęli na najbliższym, na przykład walnym zgromadzeniu akcjonariuszy KGHM, co będzie miało miejsce za tydzień, poniedziałek, to mogliby podjąć takie decyzje, jakie uznaliby za stosowne, bowiem w porządku obrad jest temat zmian w Radzie Nadzorczej i mogliby dokonać zmiany Rady Nadzorczej. Ku zaskoczeniu partii rządzącej i Skarbu Państwa, który ma tylko 31%. Ale czy to jest takie namacalne, realne w obecnej sytuacji, czy to tylko tak można mówić jakby bardziej teoretycznie? Jak bardzo realne jest wrogie przejęcie chociażby, czy taka sytuacja na walnym zgromadzeniu, o której pan poseł przed chwilą mówił? Ja powiem, że były już takie walne zgromadzenia akcjonariuszy, że gdzie ocieraliśmy się o granicę przekroczenia w głosowaniach ilości głosów, którymi dysponuje Skarb Państwa. I to już wtedy dawało wiele do myślenia. Być może nie było jeszcze takiego powodu, żeby przegłosować Skarb Państwa, ale być może dzisiaj ktoś może uznać, że warto byłoby przejąć kontrolę nad tą firmą w sytuacji, kiedy jej wycena giełdowa jest zdecydowanie niższa od poziomu inwestycji, choćby samych zagranicznych inwestycji. Przypomnę, że KGHM zaangażował się w inwestycje za wielką wodą na poziomie kilkunastu już miliardów złotych i na tym jeszcze nie koniec, a nasza wycena dzisiaj na giełdzie, no to też niewiele większa niż 10 miliardów, a więc na dobrą sprawę można byłoby przejąć kontrolę nad tą zdrową częścią, więc polską miedzią, która kreuje dzisiaj zyski, znaczne zyski, a jednocześnie zostać posiadaczem tej firmy, którą kupiliśmy za wielką wodą i tej inwestycji, za wielkie miliardy złotych. I tak właściwie bez nakładów finansowych. Reasumując, to jest tak, że w tej chwili wartość KGHM-u jest dużo, dużo niższa niż jakby wartość całej kwadry FNX, kiedy była ona kupowana. Tak jest. My kupowaliśmy kwadrę za około 10 miliardów złotych. Włożyliśmy w kopalnię Sierra Gorda w granicach 3-4 miliardów złotych. A więc na dobrą sprawę dzisiejsza wycena KGHM-u jest mniejsza niż poziom nakładów inwestycyjnych z 2-3 lat, które zostałyby poniesione przez KGHM za granicą. Ubolewam nad tym, że nie w Polsce. Jeszcze wrócę do tego wrogiego przejęcia. Co tak naprawdę, bo jeśli jest ono możliwe, a mówicie panowie związkowcy jakby jednym głosem w tym temacie, że jest to możliwe, co to oznaczałoby dla pracowników? Bo to jest jakby dla nas tutaj w Zagłębiu Miedziowym najważniejsze. Dla pracowników, dla miedziowych samorządów też. Powiem, że dzisiaj, kiedy Skarb Państwa mimo wszystko kontroluje tą firmę i powiem, że to powinno trwać do końca jej funkcjonowania, myślę, że Skarb Państwa musi się zastanowić nad tym, w jaki sposób ten interes państwowy zabezpieczyć w przyszłości, bo on dzisiaj jest zagrożony, tym bardziej, że ta firma pracuje na naszym największym bogactwie narodowym, a więc na złożach rudy miedzi unikalnych na skalę europejską czy też światową, gdzie zasobów mamy na co najmniej kilkadziesiąt lat do przodu, gdzie w złożu zdeponowanych jest około 1,5 miliarda ton
rud miedzi. Jest to mniej więcej to samo albo nieco więcej niż do tej pory wydobyto w historii, całej historii KGHM-u, a więc Skarb Państwa powinien to kontrolować od początku do końca i na to liczę. Ale gdyby się pojawił inwestor zewnętrzny, pewnie nie do końca zidentyfikowany, instytucjonalny, typu fundusz inwestycyjny, typu konsorcjum bankowe, no to ja mam co do tego pełną świadomość i przekonanie, że tego typu instytucje inwestują w biznes tylko po to, żeby mieć jak najszybciej zwroty zainwestowanych kapitałów. Chodzi o to, żeby jak najszybciej wyciągnąć to, co się włożyło i jeszcze na tym jak najszybciej i jak najwięcej zarobić. A więc pewnie dla takiego kapitału nie byłoby wielką przeszkodą dokonać poważnych redukcji załóg pracowniczych, zlikwidować ich zdaniem te części, które są kosztowe i nie przynoszą... Nierentowne. Na przykład ZG Lubin. Choćby ZG Lubin w konsekwencji działania podatku miedziowego, a w konsekwencji Huta Miedzi Legnica, która pracuje na koncentratach lubińskich, czy też ZWR, który przerabia rudę miedzi lubińską, plus całe otoczenie tych trzech podmiotów gospodarczych. To są, jak ktoś tam wyliczył, ponad 20 tysięcy miejsc pracy. Mhm. A więc śmiem twierdzić, że nawet gdyby to odcięto z naszej firmy, to firma byłaby w stanie wykreować co najmniej taki sam zysk, jak robi w tej chwili. Panie pośle, wspomniał pan już o podatku od kopalin. PiS zapowiadał jego likwidację, tymczasem pojawiły się informacje z Ministerstwa Skarbu Państwa, że jednak w tym roku jeszcze miedziowa danina będzie obowiązywać w takim kształcie, w jakim ją mamy, a najprawdopodobniej zostanie ona zlikwidowana dopiero w 2017 roku. No jak to pan skończył? Znaczy ja powiem tak, co prawda ta nowa ekipa rządzi od 2 miesięcy, a więc jest to niezbyt odległy czas, no ale jeżeli się dało gwarancję, dało się obietnicę, zadeklarowało się, że jak tylko przejmiemy władzę, to zlikwidujemy ten podatek definitywnie, no to powiem, że słów trzeba dotrzymywać, bo traci się wiarygodność. A myślę, że wiarygodność jest tutaj najważniejsza. Tym bardziej, że udział podatku miedziowego w budżecie państwa jest poniżej 1%. Przypomnę, że budżet państwa na rok 2015 czy też 2016 sięga kwoty 340 i więcej miliardów złotych. A podatek miedziowy to jest między 1,5 a 2 miliardy. A więc łatwo policzyć, że to jest około 0,3 do 0,5%. A więc jest to... wielkość, no, ale jednak na razie zostaje. Wielkość, tak, na poziomie błędu statystycznego czy błędu planistycznego. A więc myślę, że przynajmniej jeżeli nie od razu, to przynajmniej stopniowo powinni rządzący spróbować odciążyć KGHM od tego podatku, tym bardziej, że mamy ogromne potrzeby inwestycyjne związane z żelaznym mostem, a więc zbiornikiem odpadów poflotacyjnych, który jest niezbędny, żeby bezpiecznie funkcjonować, czy też dokończeniem inwestycji pod nazwą piec zawiesinowy w Hucie Miedzi Głogów, czy też inwestowanie w nowe linie technologiczne w Hucie Miedzi Legnica w kontekście tego, co się dzieje w Głogowie. Już pan wspomniał, że 2 miesiące po objęciu rządów przez Prawo i Sprawiedliwość, no i możemy się spodziewać zmian w zarządzie Polskiej Miedzi. Na poniedziałek zaplanowano nadzwyczajne walne zgromadzenie, gdzie zostaną wybrani nowi członkowie Rady Nadzorczej z wyboru właśnie z nadania Skarbu Państwa. Tak. No i pojawiają się też różne nazwiska, jeśli idzie o nowych członków zarządu. Między innymi pojawia się nazwisko pana Siewierskiego, który był w zarządzie spółki za czasów, kiedy rządził Sojusz Lewicy Demokratycznej. Czy coś panu wiadomo? To znaczy, ja powiem, że różne nazwiska się pojawiają na giełdzie nazwisk. Jest ich zdecydowanie więcej niż miejsc w zarządzie, żeby sprawa była jasna. Jeśli chodzi o konkretne nazwisko pana Siewierskiego, to ja powiem, że bardzo dobrze wspominam ten czas, kiedy prezesem KGHM był pan Siewierski, bo wtedy bardzo dużo zrobiono w KGHM. Między innymi zainwestowano w Polkomtel, który sprzedała Platforma Obywatelska za duże miliardy złotych. To było jedyne jak do tej pory aktywo, które przynosiło zwroty i było płynne.
niestety niepotrzebnie sprzedane, a dochód z tego tytułu wpłynął do budżetu państwa w postaci dywidendy, oczywiście wielkości 1/3, bo 2/3 poszło do instytucji finansowych. Ale co, jeśli Siewierski znajdzie się w zarządzie, to zdradził Sojusz Lewicy Demokratycznej, czy nie? Nie, ja bym takimi kategoriami tego nie oceniał, bo ja odbieram pana Siewierskiego jako wspaniałego menedżera, znawcę przedmiotu, a więc tego, co się robi i produkuje w KGHM-ie, i znakomitego zarządca, więc gdyby rzeczywiście taki scenariusz miał miejsce, to byłby z korzyścią dla polskiej miedzi i dla regionu. Bardzo dziękuję. Tym optymistycznym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Ryszard Zbrzyzny, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego. Dziękuję bardzo. Do widzenia.